Dziękuję. Panie Marszałku, Szanowni Państwo, jak już wspomniałem w poprzednim wystąpieniu, ratyfikacja konwencji jest zakończeniem pewnego etapu, ale jednocześnie otwarciem nowego etapu. Ratyfikacja konwencji nie oznacza, że wszystkie problemy zostały definitywnie rozwiązane, a teraz mamy już tylko sytuację, w której możemy z satysfakcją obserwować pozytywny stan rzeczy. Problemy są i te problemy wymagają nowych działań, zwłaszcza wobec zmieniających się warunków. Natomiast w kontekście właśnie tego momentu, w którym dokonujemy ratyfikacji, raz jeszcze chciałbym kilka uwag poświęcić, dlaczego 5 lat po podpisaniu konwencji ją ratyfikujemy. Pan minister wspomniał o kontrowersjach z Ministerstwem Finansów, ale to jest kwestia ostatnich kilku miesięcy. Natomiast wcześniej mieliśmy zasadniczy dylemat do rozstrzygnięcia. Ja osobiście byłem cały czas zwolennikiem ratyfikacji dopiero w momencie, kiedy będziemy mogli odpowiedzialnie powiedzieć, że polskie prawo w zasadniczej części spełnia kryteria określone w konwencji. Doświadczenie uczy mnie bowiem, że takie jakby odfajkowanie, ratyfikacja dla pozoru, mogłaby się dla nas skończyć fatalnie. Wielu bowiem mogłoby uznać, że skoro ratyfikowaliśmy konwencję, to znaczy wszystko jest w porządku, że nie potrzeba wprowadzać żadnych nowych zmian. A więc chcieliśmy, by ta ratyfikacja dopiero podsumowała działania, które porządkują polskie prawodawstwo i wprowadzają regulacje odpowiadające standardowi określonemu w konwencji. Gdybyśmy bowiem ratyfikowali konwencję, mając wiele rozwiązań z nią sprzecznych, to musielibyśmy stworzyć długą listę naszych niedostatków, zaniedbań czy kolizji i potem jak z tą długą listą postępować, czyli co, zgłosić wiele zastrzeżeń, to dyskredytowałoby w ogóle stanowisko Polski co do wiarygodności stosowania konwencji w Polsce. Stąd teraz, po dokładnym przeglądzie prawa, po zidentyfikowaniu miejsc, które wymagały zmiany i które już zostały zmienione oraz wskazaniu, gdzie jeszcze tkwią kwestie kolizyjne. Jak mówiłem, podstawowa kwestia ewidentnie nie do zaakceptowania w świetle konwencji to są sprawy dopuszczalności zawierania związków małżeńskich przez osoby, jak to określa ciągle nas kodeks rodzinny, z upośledzeniem umysłowym i chore psychicznie. W mojej ocenie tylko osoby ubezwłasnowolnione mogą być w jakiś sposób ograniczone w prawie swobodnej decyzji w tym zakresie. Natomiast jeżeli osoba nie jest ubezwłasnowolniona, to nie może podlegać ocenie jakiegokolwiek urzędnika stanu cywilnego, jak to ostatnio było w Warszawie, co doprawdy jest trudne w ogóle do określenia, jak taką sytuację moglibyśmy ocenić, że w XXI wieku urzędnik stanu cywilnego odsyła ludzi, którzy mają problemy z wypowiadaniem się do oceny sądu, czy mogą zawrzeć związek małżeński. A więc to jest ta najbardziej rażąca kolizja. Natomiast instytucją, która wymaga szczególnej staranności, jest ocena funkcjonowania w Polsce ubezwłasnowolnienia. I temu będzie poświęcona między innymi ta jutrzejsza konferencja. Natomiast oprócz zmian w prawie, potrzebne są kwestie, o których też tu w debacie dzisiaj mówiono. Kompetencje, kultura i wrażliwość ludzi, którzy te rozwiązania stosują w praktyce. Na przykład w obszarze edukacji musimy cały czas poszerzać umiejętności, kompetencje, wrażliwość nauczycieli, by umieli jeszcze lepiej pracować z dziećmi o coraz większych specjalnych potrzebach. By pojawienie się takiego dziecka w klasie nie budziło lęku ani nauczyciela, ani rówieśników, ani także rodziców innych dzieci. Podobnie, gdy stawiamy sobie pytanie, dlaczego wciąż w Polsce jest tyle barier, chociaż mamy od tylu lat i prawo budowlane, i prawo zagospodarowania przestrzennym. Znowu, źródło tych problemów tkwi w niewystarczającym,
wykształceniu, wrażliwości i kulturze ludzi, którzy projektują i budują. A więc na przykład trzeba by się skupić na kształceniu tak studentów architektury, budownictwa i wszelkich innych takich branż, by oni naprawdę rozumieli, że sami też kiedyś będą mieli dzieci i będą się potykać o te bariery, dźwigając wózek z dzieckiem i dźwigając duże bagaże, i że każdy z tych młodych ludzi też się kiedyś zestarzeje i sam się będzie potykał o te bariery. A więc trzeba tej nowej wiedzy, nowego poziomu kultury, nowego poziomu kompetencji. Kwestia języka migowego, tu wspomniana przez panią poseł Mazurek, trzeba powiedzieć z dumą, że Polska jest jednym z niewielu krajów, które wprowadził tak konkretną i tak szeroką regulację wprowadzającą do sfery publicznej używanie języka migowego. Są kraje, które mają ustawę o języku migowym, ale są to takie deklaracje dobrej woli, z których nie wynika wiele dla praktyki. My nie przypadkiem pracowaliśmy nad tym 3 lata, bo to tak trudna materia, tak skomplikowana, i dopiero na koniec poprzedniej kadencji uchwaliliśmy to jako projekt poselski, choć tak naprawdę nad tym projektem przez 3 lata trwały prace w biurze pana ministra pełnomocnika Jarosława Dudy. Tu chciałbym też przypomnieć, o czym mówiliśmy na komisji, że były sprawy dotyczące osób niepełnosprawnych, co do których była daleko posunięta ponadpartyjna, ponadpolityczna zgoda. Taką sprawą była kwestia Sejmu bez barier. Taką sprawą było wsparcie inicjatywy zmian w ustawie o służbie cywilnej i pracownikach samorządowych, kiedy na Radzie Służby Cywilnej byłem wraz z przedstawicielami wszystkich klubów i wspólnie, jednomyślnie wobec również naszych kolegów partyjnych mówiliśmy, że nie do zaakceptowania jest obecny stan rzeczy, który dyskryminuje w konkursach o stanowiska w służbie cywilnej osoby niepełnosprawne. Natomiast trzeba też sobie powiedzieć, że były sprawy, w których byliśmy głęboko podzieleni i w których do końca były bardzo ostre kontrowersje. Taką sprawą były zwłaszcza zmiany w kodeksie wyborczym, a więc zmiany wprowadzające dostosowanie organizacji wyborów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przypomnę, że Klub Prawa i Sprawiedliwości zaskarżył zarówno instytucję głosowania przez pełnomocnika, jak i głosowania korespondencyjnego do Trybunału Konstytucyjnego. I pamiętamy te dramatyczne chwile, kiedy godziny decydowały o tym, czy prezydent zdąży podpisać ustawę tak, by ona była opublikowana i by weszła w życie i by mogła być już zastosowana do ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych. Tu wiele nam sprzyjało, opatrzność, szczęście, że i wyrok Trybunału, i podpis prezydenta tak zbiegły się w harmonogramie godzin, że prezydent zdążył podpisać ustawę, zdążyła się ona ukazać w Dzienniku Ustaw, a kilka dni później Trybunał Konstytucyjny potwierdził w swoim wyroku, że zarówno głosowanie przez pełnomocnika, jak i głosowanie korespondencyjne jest zgodne z polską konstytucją. I już w ubiegłorocznych wyborach wiele osób, kilka tysięcy osób głosowało przez pełnomocnika, a prawie 1000 osób głosowało korespondencyjnie. A przecież działo się to w takim dość wyjątkowym trybie. Tu również chciałbym wspomnieć, o czym mówiła już w pewien sposób pani poseł Bańkowska, a więc ta definicja z konwencji wprowadzana do polskiego ustawodawstwa. Pani poseł Bańkowska zacytowała definicję zawartą w konwencji, mówiąc, że to jest ta definicja otwierająca nowe cywilizacyjne horyzonty. I oto już do kodeksu wyborczego, pod wpływem też argumentów przedstawianych przez działaczy organizacji pozarządowych, wprowadziliśmy w artykule 5 punkt 11 kodeksu wyborczego definicję wyborcy niepełnosprawnego. Zgodnie z tą definicją przez wyborcę niepełnosprawnego należy rozumieć wyborcę o ograniczonej sprawności fizycznej, psychicznej, umysłowej lub w zakresie zmysłów, która utrudnia mu wzięcie udziału w wyborach. Na czym polega zasadnicza zmiana? Że nie trzeba mieć papieru, nie trzeba mieć orzeczenia, nie trzeba przyjść z jakąś legitymacją czy innym dowodem. Wystarczy, że osoba niepełnosprawna oświadczy, że ma trudności, które ograniczają jej możliwość wzięcia udziału w wyborach. Jedyne takie sformalizowane wymogi dotyczą głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika, ale wszystkie inne rozwiązania są dostępne dla każdego. I jeszcze dwie kwestie, o których tu warto przypominać, bo to nasz wspólny sukces. Po pierwsze, Sejm bez barier to symbol i pewien znak
w polskiej demokracji nie do przecenienia. Zaraz po naszych działaniach zmieniających sytuację w Sejmie odpowiednie prace wykonano w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i dziś można powiedzieć z dumą, że do premiera osoby niepełnosprawne wchodzą głównym wejściem, jak wszyscy najważniejsi goście. A więc okazało się, że to także było możliwe, ale to wymagało zmiany, to wymagało decyzji. I ta decyzja zapadła i to jest ten dobry przykład dla wszystkich innych w Polsce. I wreszcie kwestia, którą jednak też chciałbym podnieść i chciałbym prosić, żeby wszyscy jakby również w tych debatach i w tych sporach politycznych jednak tej kwestii nie poddawali tym ocenom zależnym od kontekstu politycznego. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest niezagrożony. Jest niezagrożony. Dlatego dobrze by nie budzić lęku ludzi, którzy w oparciu o środki z PFRON-u prowadzą swoją działalność, by nie osłabiać ich często już ograniczonych sił, ograniczonych wieloletnimi działaniami i wieloma problemami, z którymi się stykają na co dzień, bo ja co i róż słyszę od właśnie takich ludzi od lat głęboko w to zaangażowanych, no ale słyszymy, że PFRON może być ograniczony, a może nawet może być zlikwidowany. Nie, tak jak mówił pan minister Duda i w poprzedniej kadencji i w tej, mimo iż minister finansów musi podejmować często bardzo bolesne decyzje, nie dotyczą one funduszu rehabilitacji. Dotacja do PFRON-u z budżetu płynie, po drugie fundusz zachowuje nadal swoją niezależność, odrębność i podmiotowość. A więc ludziom, którzy korzystając z pieniędzy PFRON-u prowadzą swoją działalność, mówmy raczej, że mogą się bez obaw, planować te swoje działania i bez obaw powinni te działania kontynuować. Jeszcze raz dziękuję wszystkim.